Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Podstawy sporządzania ciast piekarskich. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Do podstawowych surowców bezpośrednio stosowanych do produkcji pieczywa zaliczamy wodę, mąkę i sól. Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem dla takich surowców jak cukier czy sól. Z drożdżami tworzy zawiesinę, a mieszana z mąką powoduje pęcznienie składników mąki, tworząc ciasto. Bez wody nie ma życia, więc jej dodatek do ciasta pozwala na stworzenie odpowiednich warunków do życia drobnoustrojów potrzebnych w poszczególnych etapach procesu technologicznego do spulchnienia pieczywa. Wyróżnia się trzy rodzaje wody wykorzystywanej w zakładach branży spożywczej. Woda technologiczna, stosowana w zakładzie do mycia, obróbki surowców i wchodząca w skład produktu, musi spełniać wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia. Woda techniczna, stosowana do celów pośrednich. Woda wtórna. Tym mianem określa się wodę odzyskiwaną z procesu technologicznego, przed ponownym wykorzystaniem poddaje się ją procesom uzdatniania. Oprócz składników wymienionych w tabeli, mąka zawiera wiele składników mineralnych. Najwięcej jest ich w mąkach ciemnych. Są to fosfor, siarka i magnez oraz witaminy, głównie B1, B2 i PP. Wśród składników mąki na uwagę zasługują skrobia, wielocukier odgrywający bardzo ważną rolę przy produkcji ciasta, śluzy, których największą ilość zawierają mąka żytnia, gluten, lepka substancja białkowa tworzona przez białka glutenowe pod wpływem wody w trakcie wytwarzania ciasta. Dodanie do podmłody z wodą lub mlekiem niewielkiej ilości soli całkowicie zmienia charakter otrzymanego po upieczeniu miękiszu. Jest on bardziej zwarty, mięsisty i wilgotny. Sól wzmacnia strukturę glutenu, dlatego o soli mówi się, że jest najtańszym polepszaczem i stabilizatorem ciasta. Na ogół stosuje się sól jako dodatek nieprzekraczający 3% wagowych. Obecnie produkuje się także pieczywo specjalne, pozbawione soli lub zawierające ją w małych ilościach, przeznaczone na przykład dla osób z nadciśnieniem. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.